W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejsze święto, drodzy wierni, jest świętem dopełniającym objawienie Boże i Pan Jezus po to właśnie wstąpił do nieba, by mógł zostać dla nas, nam zesłany Duch Święty. I to jest ten moment, w którym, od którego Kościół Święty, jako wspólnota skupiona pod pierwszym papieżem, świętym Piotrem, wybranym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa na to stanowisko, cieszy się asystencją Ducha Świętego. Kościół Święty ma taką szczególną obronę i protekcję. Ta protekcja ze strony Ducha Świętego broni Kościół i zapobiega temu, by Kościół Święty popadł w błąd. Kościół powszechny pod świętym Piotrem popadł w błąd. Stąd też niezawodność i nieomylność Kościoła, a zwłaszcza każdorazowego papieża. To papież rozstrzyga problemy teologiczne i jest tym, który naucza cały Kościół Święty, a biskupi razem z nim na soborach powszechnych. Stąd mamy tą absolutną pewność. Pewność nie tylko moralną, jakbym powiedział, wręcz matematyczną, że idąc za Kościołem Świętym, za Jego nauczaniem, stosując się do Niego, na pewno pójdziemy do nieba. Po to został Kościół Święty założony przez Chrystusa. Po nic innego, jak tylko po to, by misja naszego Pana Jezusa Chrystusa, powierzona Mu przez Boga Ojca, była ze stuprocentową skutecznością realizowana. To jest wielka tajemnica Kościoła, że Kościół Święty stanowi sobą, swoją misją, przedłużenie tego, co Pan Jezus czynił na świecie, gdy był z nami widzialny. Słowa Kościoła są słowami Chrystusa. Sakramenty, które Kościół Święty nam daje, są tymi sakramentami, które dają łaski, które Pan Jezus wysłużył na krzyżu. Czyli sakramenty dają nam po prostu Chrystusa, Jego moc zbawczą, Jego świętość. I przyjmując sakramenty otrzymujemy różne łaski typowe, specyficzne dla każdego z sakramentu i dzięki temu Kościół Święty jest właśnie święty, może uświęcać swoich wiernych, bo Kościół Święty jest między innymi dlatego święty, że ma władzę uświęcania swoich członków. Po to istnieje Kościół Święty, by jego członkowie byli święci, jak Ojciec jest święty w niebiosach. Sanctifica eos in veritate. To jest motto choćby biskupa Synborna w jego herbie biskupim z Pisma Świętego. Uświęć ich w prawdzie. Uświęć ich w prawdzie. Nie ma prawdziwej świętości poza prawdą. Tam, gdzie jest prawda wyznawana, tam jest prawdziwa świętość. Tam, gdzie jest fałsz, tam jest pseudoświętość. Tam jest fałsz celowo wybierany. Może się zdarzyć oczywiście, że ktoś nie ze swojej winy tkwi w jakichś półprawdach lub niezawinionej ignorancji. Ale tam, gdzie ktoś świadomie wybiera nieprawdę, tam nie ma świętości. I gdy tak zwany Sobór Watykański II, do którego niestety ciągle musimy powracać, by przed nim przestrzegać, wybrał fałsz i półprawdy, skazał katolików, którzy poszli za tymże soborem, którzy dali się zwieść na brak świętości, na upadek. I widzimy ten upadek obecnie w zastraszających formach. Ochrzczeni ludzie uczestniczą w różnych najbardziej bezecnych spędach, jak taki, który miał tutaj wczoraj miejsce na ulicy Świętej Gertrudy. Przeszedł marsz dewiantów, którzy wypaczyli wszelką moralność pochodzącą od Boga. Na ulicy Świętej Gertrudy, księżnej brabanckiej,
tej, której przed śmiercią objawił się święty Patryk, by ją wzmocnić przed śmiercią na pójście do nieba. Stąd kult tutaj u nas w Krakowie, ponieważ misjonarze, którzy przybywali do nas z krajów zachodnich, z nadrenu, przynosili kult swoich świętych, ich relikwie, by nasze miasto, by nasz kraj był uświęcany obecnością prawdziwych świętych, którzy uświęcili się, wyznając prawdziwą rzymskokatolicką wiarę. Stąd też kościoła świętej Gertrudy już dawno nie ma, ale ulica świętej Gertrudy, mniejszej, pozostała. Gdy pomyślimy sobie, że te ulice, które kiedyś budowano wzdłuż kościołów ku czci różnych świętych, są dzisiaj w tak straszny sposób plugawione, najbardziej taką ostentacyjną dewiacją, niemoralnością, to jest to zatrważające. Nie ma prawdy, nie ma prawdziwej moralności. Moderniści teraz próbują gasić ten pożar, do którego doprowadzili, dolewając kanistrami benzyny. Jeszcze więcej Soboru Watykańskiego II, jeszcze więcej pseudonauczania uzurpatorów na stolicy świętego Piotra, którzy nie zaszli tak daleko w współczesny świat, ale zrelatywizowali prawdę, bo Sobór Watykański II oznacza wzięcie w nawias obiektywnej prawdy. Święty Pius X, przestrzegając przed modernistami, mówił, że oni działają w ten sposób celowo, jakoby nie głosili twardo swoich fałszów i herezjak. Heretycy dawnych wieków często zachowują się tak, jakby nie do końca byli pewni swoich racji, jakby próbowali nie tylko zrelatywizować twardość, integralność prawdy i na jej miejsce wprowadzili pewne zwątpienia. I to się rozprzestrzeniło od Soboru Watykańskiego II w mentalności katolików, że nie ma absolutnej prawdy. Każdy może wierzyć w co chce, każdy może wybierać sobie dowolny zestaw w menu posoborowym. Jesteś konserwatystą, to możesz bardziej konserwatywne menu wybierać. Jesteś liberalny, to możesz całkiem liberalne menu wybierać. Tym się też charakteryzował prawdziwy Kościół przez wieki, że gromił zło. Dla dobra wiernych ostrzegał, co jest złe, co jest szkodliwe dla duszy i dla umysłu. Sobór Trydencki, można by go nazwać Soborem Wszechczasów w tym sensie, że te 18 lat, kiedy on trwał przez 18 lat z przerwami jego sesję, był świetnie zaplanowany po to, by dać całościową odpowiedź na herezję różnych denominacji protestanckich. Całościową odpowiedź i był też okazją, w duchu oczywiście katolickim, i dać całościowe definicje tych praw, które jeszcze nie zostały do końca zdefiniowane, tak by katolicy z większą już niż do tej pory dokładnością wiedzieli, w co mają wierzyć. W ten sposób Sobór Trydencki zdefiniował już dokładnie, na czym polega ofiara mszy świętej. Jej przebogalny charakter został wyraźnie zdogmatyzowany na Soborze Trydenckim. Przeciwko Lutrowi, przeciwko Zwingliemu, Kalwinowi i całej rzeszy herezjarchów. Tak samo wyraźnie zaznaczono, na czym polega usprawiedliwienie przez łaskę w Kościele katolickim, które stanowi całkowite zmycie grzechu pierworodnego i grzechów osobistych. Tym jest Chrzest Święty. Pan Jezus całkowicie zmywa grzech, pozostaje wyłącznie po chrzcie skutki grzechu. Fomes peccati, pozostałości, pewne skłonności, nieuporządkowanie. Przeciwko Lutrowi, innym herezjarkom, którzy twierdzili, że Chrystus nie miał mocy, by zmyć grzech, by go odkupić przenedroszoną swoją krwią na Kalwarii. Sobór Trydencki, który był soborem wszechczasów, zdefiniował tak dobrze wiarę katolicką, że odwoływano się do niego przez wieki. Przez 300 lat nie było, można by rzec, potrzeby zwołania nowego soboru, aż do Soboru Watykańskiego, ponieważ on tak doskonale ustanowił
wszystkie zasady, zdogmatyzował prawdę, potępił z całą mocą herezję. Sobór Trydencki też był bardzo praktyczny. Nakazywał biskupom miejsca, by zakładali seminaria dla kształcenia kleru katolickiego. By to wielkie dzieło, jakim jest kształcenie kapłanów, nie było dziełem przypadku. Bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza było bardzo ważne w XVI wieku, by kapłani kończyli prawdziwe seminaria, gdzie uczyli się prawdziwej teologii. Ponieważ protestanci zaatakowali kapłaństwo katolickie, odrzucili ofiarę mszy świętej, spowiedź, te sakramenty, które są przeznaczone dla kapłana, by kapłan je odprawiał. Dlatego trzeba było, by odnowić kapłanów, by byli mądrymi i świętymi ludźmi, by mogli sprawować sakramenty i głosić Słowo Boże w sposób czysty. Również po to, by ich obyczaje były jak najlepsze, ażeby nie było się o co przyczepiać, bo to był taki problem, że upadek mnichów i kapłanów powodował, że antykatolickie propagandowe frazesy cieszyły się pewną popularnością. To wszystko dał nam prawdziwy Kościół katolicki. I widzimy wyraźnie, że ci, którzy nie mieli ze sobą asystencji Ducha Świętego, Jan 23, Paweł VI, Roncalli, Montini, zgotowali nam sobór, który nie był katolicki. Który wprowadził niekatolickie zasady, po którym ustanowiono niekatolickie ryty sakramentów. I tak dalej. Efekt był piorunujący. Nie od razu go było można aż tak dobrze zobaczyć. W jednych krajach bardziej, w drugich mniej. Ale po kilkudziesięciu latach, około 60 latach od tego soboru skutki są opłakane. Wszędzie rodzi się zło. Nie ma trwałej świętości. Nie ma trwałej, realnej świętości. Nie ma jasności w doktrynie katolickiej. Jasności zasad. Tej jasności nam bardzo dzisiaj brakuje. I o tą jasność doktrynalną prośmy Ducha Świętego, by byli hierarchowie katolicy, którzy nam będą głosić Chrystusa zmartwychwstałego prawdziwie, a nie symbolicznie tylko, którzy będą gromić się błędy, którzy będą też takich kapłanów kształcić, którzy będą kapłanami według serca Bożego, którzy po prawdziwych seminariach będą głosić prawdziwą katolicką doktrynę, stosować się do wszystkich katolickich zasad. Oczywiście każda epoka ma swoje prawidła i wymagania. Nie zawsze wszystko da się odtwarzać jeden do jednego. Nie zawsze da się rekonstruować to, co było w przyszłości. Ale jednak powinniśmy być jak najwierniejsi temu, co było do czasów Piusa XII, do lat 50. Dlatego nam potrzebna również wiara Najświętszej Marii Panny i świętych apostołów, zwłaszcza świętego Piotra, jego prawowitych następców, świętego Piotra Celestyna, którego święto dzisiaj mamy, i świętego Grzegorza VII, którego święto będziemy obchodzić w sobotę. Suche dni, które w tym tygodniu obchodzimy, środa, piątek, sobota, zawsze były szczególnie przeznaczone ta modlitwa i pokuta w te dni, modlitwa, post i pokuta, potrzeba Kościoła. By modlić się, by nasz Kościół Święty był znowu wywyższony, by nie śmiali się z nas nasi wrogowie, by herezja została podeptana i by panował między nami prawdziwy chrześcijański pokój. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokalana Królowo Polski. Święty Piotrze Celestynie. Módl się za nas.